Pałac Wiatrów, Hawa Mahal, to wizytówka Jaipuru, różowego miasta. Nazwa pochodzi od chłodu, jaki dzięki konstrukcji budowli panuje w jej wnętrzu. Pałac Wiatrów to doskonały przykład fuzji architektury Rajputów z architekturą islamskich Mogołów. Pięciokondygnacyjna fasada w kształcie korony Kryszny wznosi się na wysokość 15 metrów. Pałac został wzniesiony w 1799 roku z inicjatywy Maharadży Sawai Pratap Singha. Przy pałacowych skrzydłach rozlokowały się kramy. Wejście do Pałacu Wiatrów jest z drugiej strony fasady, więc trzeba przejść na ulicę biegnącą równolegle do niej. Do wnętrza prowadzą schody i mały dziedziniec z drugą bramą. To brama cesarska, wokół której umieszczono płaskorzeźby hinduistycznych bogów i bogini. Tuż nad wejściem umieszczono dwie swastyki hinduskie, symbol pomyślności. Za bramą znajduje się główny dziedziniec pałacu. Tylko parter i piętro to pokoje, kurzganki i niewielkie patia. Trzy pozostałe kondygnacje to niewielkie nisze przy oknach. Po środku dziedzińca umieszczono kwadratowy basen z fontannami. Pałac zaprojektował Lal Chand Ustad, jeden z najbardziej znanych hinduskich architektów tego okresu. Styl islamski w tym pałacu to łuki, kwiatowe wzory i mozaiki. Styl rajputski to filary, kwiat lotosu i zadaszenia. Damy dworu mogły obserwować życie toczące się na ulicy miasta, same nie będąc widziane. Mogły również obserwować to, co działo się na dziedzińcu. Piękne barwne szkło w oknach pałacu wypełnia komnaty całą gamą kolorów, gdy słońce oświetli fasadę. Są tu również mozaiki lustrzane, znane z innych pałaców tego okresu. Na szczycie wieży ozdobionej złotymi kulami przysiadł jakiś spory ptak. Z drugiej kondygnacji widać niewielkie patia otoczone krużgankami dającymi cień i chłód podczas upału. Nie mogło oczywiście zabraknąć w takim miejscu sadzawki schładzającej powietrze. Kraty w oknach,
których w całej fasadzie jest 953, nie tylko umożliwiały obserwację ulicy, ale również powodowały przepływ powietrza, tak zwany efekt Venturiego, co w połączeniu z fontannami wewnątrz pomieszczeń dawało pożądaną klimatyzację podczas upału. Nie brakuje tu również pawilonów i altanek, w których można było spędzać czas. Gdy już opuszczaliśmy pałac, uruchomiono fontannę na głównym dziedzińcu. Jeszcze raz wychodzimy na ulicę Hava Mahal, aby zobaczyć z dalszej odległości tę niezwykłą konstrukcję przypominającą plaster miodu. Tyle, że nie z wosku, lecz z różowego piaskowca.